Cześć wszystkim! Znowu Punio 7. Dalszy ciąg. Pillars of Hey Eternity. there. Okej, łowczyni tutaj? Strzela do antylopy? Dobra, nieważne. Sure. W Sagani na razie się pożegnamy, jak tylko znajdziemy jakąś... jakąś gospodę. Chata... Ognisko budowniczych, gawęda, rynek. Pójdźmy do tego przejścia 6. Tak, bo parsek jeszcze póki co go nie znajdziemy. Będzie troszkę później. Najpierw musimy się przebić przez bliźniacze wiązy. Więc szkoda, żeby Sagani zgarniała doświadczenie, które jej się nie należy. Tak, jestem pewien, że anamfaci. Co tak głupia nazwa. Okej. Okay. Są jakieś eksponaty. Kamienna jeżyna. Żuraw. Strażnicy kamienia. Prowadzeni busolą. Okej. Okay. Zrozumiałem, że to nazwy tych różnych plemion. Okej, okay. Chyba tutaj nie chcemy jeszcze z nimi gadać. Może pójdźmy na rynek. Może tam będzie jakaś... jakaś... karczma. Chodzę się aż do... twierdzy. Dobra, co my tutaj mamy? Wejście, jakaś wojowniczka sobie się tutaj przechadza. Deszcze ustały i handel powrócił. Bliźniacze wiązy są naszą uświęconą ziemią od bardzo wielu lat. Okej. Okay. Zachowuj się kulturalnie, cudzoziemcy. Cześć, witaj. Niektórych imiona, bla bla bla. Tamara, Dervn, Mazden. Ona wygląda jakby... Powiedz mi o swoim zajęciu. Trochę strawy. Co ona ma? Ona ma trochę strawy. No, ale zestaw się przyda. Okej. Builder's wisdom to you. Wyglądasz na owcę, cudzoziemco. Broń od Derwen może chronić tego, kto szuka nieszczęścia, ale moje towary pozwolą ci przetrwać w uszy. Co on to ma? Ma pistolet. Ma garłacz. Okej, znakomita jakość, celność plus 8. Po trafieniu dezorientacja przez 5 sekund. Fajne. Zamiana 20% treści na trafienia, również fajne. Okej. Może to byłoby nawet zamianka dla matki. Okej, wędkowa jakość buława. Średnie przywrócenie wytrzymałości. Meh. Ale mistrzowska jakość. Nieźle. Zaczynamy spotykać mistrzowskie przedmioty. Kostur. Jakieś tam obrażenia. Zasięg broni plus 11. Przynajmniej ognista kula. Meh. Okej, chyba nowa figurka pająka. Wdownik 2. Przywołanie wdownik, dwa razy młody wdownik. Okej, okay, spoko. Więcej pułapek. Zestawy obozowe nie będziemy kupować. Co masz na sprzedaż? Witaj, cudzoziemcze, witaj! Mam wszystko, czego szukasz, jak zwykle. Chodź, zobacz, jesteśmy do twoich usług, cudzoziemcze. Tak, właśnie, tak plemię żurawia zapatruje twoich pobratyńców. Masz ci mikstury nalewki. Czego szukasz, znajdziesz to u mnie zawsze. Dobra, zobaczmy, czym handlujesz. A, tak, dużo rzeczy, których nigdy nie użyją. Mhm. Okej. Okay. No, zobaczmy jeszcze u niej. Estremor. Dobra, czym się zajmujesz? Tym, co noszę na grzbiecie. Handluję skórami zdartymi z każdej bestii. Galwaina, Strown przybywają tu zewsząd, żeby je obejrzeć i przekonać się, że jesteśmy wielkimi łowcami. Za każdą skórą stoi historia wielkiego polowania.
i zaopatrujący się u nas zabierają ją ze sobą do wszystkich zakątków naszych ziem. Okej. Oczywiście. Ma jakieś skórzane pancerze. Znakomity skórzany kaftan. To w sumie tyle. Mech. Yeah. Zobaczmy, co ta pani będzie miała. A widzę, że usłyszałeś. Krępa kobieta uśmiecha się szeroko, patrząc na jak nadchodzisz. A, widzę, że je usłyszałeś. Dobre ostrze ma swój głos i śpiewa nim swojemu panu. Która broń wezwała do ciebie? Opowiedz mi o swoich wyrobach. Moja broń mówi sama za siebie. I każdy na tym targu mężczyzna czy kobieta zna moją reputację, nawet Tamara. Wiedzę przekazał mi ojciec, któremu z kolei przykazała ją jego matka. Weź jedno z moich ostrza, będziesz miał w ręce broń wytwarzaną od 5 pokoleń. Mówię, że nie powinnam marnować takiej broni na Estromoran, a ja mówię, że broń nas jako to prawdziwe marnotrawstwo. Hail Estromor. Okej, okay, pokaż mi swoje towary. Dobra, co my tu mamy? Jakieś maczugi. Mistrzowskiej jakości, celność podczas atakowania tego samego celu co sprzymierzeniec, zaprażenie podczas atakowania tego samego celu co sprzymierzeniec 25%. Ok. Znakomita jakość, tempo ataku plus 20%, potrafienie dezorientacja na 5 sekund. Fajnie. Gwiezdny zew, trafienie krytyczne mogę spowodować ogłoszenie, znakomita jakość, zamiana 30% rażnić na trafienia, przyznaje pomniejsze pociski minolety przy krytyku. Raz na potyczkę, ok. Fajny nawet ten kiścień. Coś tu jeszcze ma solidnej jakości. Znakomita mała tarcza. O, jakieś pancerze. Wyjątkowa jakość, ranni pancerz. Solidna jakość, redukcja obrażeń plus 2, stanowczość plus 3. Brzmi fajnie, chociaż ma małą redukcję obrażeń. Kolczuga ze zgubionych błoni. Znakomita jakość, redukcja obrażeń, wytrzymałość plus 1 na 3 sekundy. No okej, okay. Czyli leczy. Poza tym nic ciekawego. Hełm czarnowidza. Percepcja plus 2. Okej, okay, spoko. Mhm. Chyba nic u nich nie będziemy kupować. Wiecie co, w takim razie się zajmie to trochę czasu w grze. Ale tym dysponujemy sporo. Wrócę do twierdzy, tam weźmiemy matkę. Zobaczymy tych ludzi, co do nas przyszli. Ogarniemy ich i wrócimy tutaj szybciutko. Dobra. Wracamy do Kenua. Ten dzień i 8 godzin. Zdążymy pewnie jeszcze tego maczy mordę spotkać. Last thing the deer would need is another foreign colony. Okej. Okay. Budowaliśmy również skład osobliwości. Może przejdziemy się tam od razu. I zobaczymy, co mają na sprzedaż. No. Sprzedawczyni osobliwości. Chętnie zobaczę, co oferujesz. Oczywiście. Nic ciekawego. Jakieś tam... Hey there. Części od... alchemiczne. Gdybym sobie upgrade'ował sprzęt do jakiejś lepszej jakości mistrzowskiej czy coś, to mógłbym się tym zainteresować. Okej, okay, plac ćwiczeń. Okay, widać, że kapitan najemników pełni straż, że przy zbrojowni fajnie. Gdyby was interesował, mnie interesował, dlaczego się nie odzywam podczas ekranu wczytywania, bo... Ponieważ czasami mnie tam urywa
Więc nie chcę, żeby było takie dziwne coś, że coś mówi i się urywa. Dobra, jestem Moczymorda. Witam, znaczy się, bądź pozdrowiony panie, miałem nadzieję z tobą porozmawiać. Wpadłem w tarapaty. Dobra, posłuchajmy. Zobacz swoich przymierzeńców i gestem dłoni przywołujesz na siebie petenta. No, Moczymordo. Rozchodzi się o to, że my się zadłużym w Wieleniem Brodzie i paru innych miejscach. Więcej niż paru. Nie mam pieniędzy, panie. Spłaciłbym, gdybym mógł. Tak sobie pomyślałem, może wiesz o kimś, panie, kto szuka pomocy. Z chęcią podejmę się pracy. Kto szuka pomocy. Czemuż mam się przejmować gnośnym włóczęgą? Marnujesz mój czas. Nie chciałem, panie, żem myślał, wybaczcie. Okej. Okay. Straże na struczek z tym cponiem. Straże zabrać mi te kratery sprzed oczu. 12 z reputacji. Napuszczę na ciebie 12, by pędzili cię po wsiach aż do portu. Do zobaczenia na statku do żyjących wiem. Na siebie okrzyk przerażenia Galo wybiegać z sali. Okej, okay, ciekawe czy to nam podniosło jakąś złą reputację. I nie wiem, się dowiemy. Dobra, proszę o odrobinę mojego czasu. Twojego czasu, mój panie. Bądź pozdrowiony, mój panie. Jestem Azaro, słynny kupiec dostawca wielu cennych i rzadkich przedmiotów. Chciałbym, aby tak zostało. Mam pilną sprawę do omówienia. Coś, czym zapewne zechcesz się jeszcze zająć szybciej. Dobra, posłuchajmy. No. Chodzi o rozbójników, panie, na trakcie wręcz się o nich roi. Wszyscy miejscowi kupcy są przerażeni. Mamy problem z towarem. Dostawcy twierdzą, że ryzyko jest zbyt wysokie. Nikomu nie uśmiecha się perspektywa utraty drogocennych towarów na rzecz niedomytych rozbójników. Jeżeli nie ma towaru, nie będzie w stanie się utrzymać, ani też zaoferować żadnych wyjątkowych przedmiotów, którymi zwykle dysponują. Wyślę kogoś z moich towarzyszy do pomocy. Wspaniałe, taka pomoc będzie bardzo wdzięczna. Okej. Okay. Cagani wyruszy z tobą jako zwiadowca, strzeże cię przed niebezpieczeństwem. 10 dni. Będziemy bardzo uważać, panie Itumak, okej. Okay. Prawda, Itumak? Okej, okay, dobra. Dziękuję wam. Natychmiast przekażę te nowiny. Tak znakomita ochrona na pewno wszystkich uspokoi. Okej, okay. Świetnie. Ja? Mogłem zabrać jej przedmioty, ale nie miała aż nic takiego ważnego. Przy okazji, zejdźmy do lochów. Aż tam również mamy pewnego specjalnej maści petenta. Zobaczmy, co będzie miał nam... Okej. Okay. Strażnik więzienny. Welcome. Witaj, mój panie. Nadzoruję w twoim imieniu całe więzienie. Jeżeli w podróży schwytasz więźniów, to pilnuję, by spotkał ich los zgodny z twoim życzeniem. Czy są dla ciebie jakieś rozkazy, czy mam zrobić z tymi więźniami? Pokaż im, kto tu rządzi. Chcę, żeby wszyscy byli regularnie chłostani. Na razie nic nie potrzebuję. Raczej... Gdzie jest ten gość, którego złapaliśmy? Tak, ten wędrowiec. Zaraz z nim pogadamy. Zostaw mnie. Zostawiasz mnie tutaj, żebym szczerze uwolnił mnie. Opłaci ci się. Nie, myślę, że nie. Ponoć więźniów można wykorzystywać w pewnych momentach. Więc zobaczymy, że uda się coś takiego kiedyś zrobić. Dobra, jeszcze mamy skrzynię do ogarnięcia. Przedawca punktów wszelakich. Witaj, mój panie, szukasz nowego miecza? Może to pora, mój bogaty asortyment z prosto wymagań każdego człowieka czynu. A może potrzeba składników na przypady na drogę? Handluję też olejkami, naparami na różne schorzenia. Okej, okay, tak, rzeczywiście. Ma na szczęście dużo zestawów obozowych, więc jeżeli będziemy jakieś potrzebować, to się w niego zapatrzymy. Przy okazji, co tu mamy? Krwawy mech. Kolwyska Infrena.
Ja... whatever. Hey there. Dobra. No to... zobaczmy jeszcze, co tam w logu mam. Last thing the deer would need is another foreign colony. A za mną tak opuszcza... Dobra. Dajesz też znać 12, że należy mu porządnie obić gnaty przy najbliższej okazji, okej. Okay. A że to nam zwiększy... okrucieństwo. Ale cóż, dobra. Nieważne. Nie pozwolimy, żeby jakieś moczymordy się wałęsały po naszej... po naszej warowni. Dobra, weźmy sobie matkę. Okej. Okay. Mhm. Stanie tutaj. Że ona chyba bliżej powinna być, tak, bo jej karłacz ma mniej zaszy zasięg. Ta i porwamy jeszcze z tym garwaczem, tam, który zobaczyliśmy. Ewentualnie zastanowić się, czy coś kupić. Mam troszkę pieniążków, ale co tam. Dobra. Jeszcze odpocznijmy sobie w basztach. I wracamy. Tak. Do gawędy. Dobra. Wejdziemy do tej sali. I zobaczymy, co będą od nas chcieli w zamian za dołączenie. Czy raczej nie dołączenie, raczej prośbę. Pozwolenie na wejście do bliźniaczych wiązów. Anamfantka? Another Estramore. What do you want? Chcę odwiedzić inne dystrykty bliźniaczych wiązów. There are reasons we don't let you Estramoran roam our sacred city. Reasons I am coming to understand. Czy ostatnio wydarzyło się coś wartego uwagi? Więcej niż bym chciała. Looters have grown bolder at the sights of the builders. The people of Defiance Bay set fire to their own city. And every week, the three Tusk Stelgar bring news of more desperate settlers pushing at our borders, trying to escape their plague of Anol Fane children. Okej. Okay. Nagle wyczuwasz w sali jeszcze czyjąś obecność. Anamfantka nie spuszcza z ciebie wzroku, ale coś się o niej oddzieliło i sięga do ciebie. Permitting more strangers the freedom of the city is out of the question right now. Go and be thankful that Anamphath Shemok doesn't sit in the passage of the six today. He would not be so kind as I. Okej. Okay. Ciekawe, co miała na myśli. Chyba nie do końca ma na myśli to, co mówi. U boku Betl materializuje się zjawa Orlanina. Ma to samo zielono-brązowe futro, identyczne orzechowe oczy jak ona. Pomóż mi przemówić im do rozsądku, wskazuje za ciebie. Obracasz się i dostrzegasz półprzezroczyste zarysy sylwetek pięciu innych anamfantów. Kolejnego Orlanina, który ma połowę futro i pokrytą bliznami twarz, pochmurnego krasnoluda Orlanina o czarnym futrze i dwóch elfów. Jesteś z jakiegoś powodu zła. Słyszę to w twoim głosie. O co chodzi?
Czy akty zniewagi i niesprawiedliwości, które wymieniłam, nie są wystarczającym powodem? Problemy wciąż się mnożą. Nie prosiłam o żaden z nich. Drugi Orlanin odstępuje z niej powolnym, rozważnym krokiem pomiędzy nimi. Widzisz włókna Ascensji. Orlanin krzywi się i nachyla, jakby idąc pod wiatr. Rozwłaszczona nymfantka zryga się. Wojna! Głos upiornego Orlanina jest jak skrzek. Idą na wojnę. Przypomnij im o przestrodze Ferwalta. Czy mówi ci coś imię Ferwalt? Duchowy obraz Ferwalta gwałtownie nabiera powietrza, naprężona pasmem esencji, ciągną go z powrotem ku nymfantce, spogląda na ciebie ponownie. Próbowałem im powiedzieć. Dusze budowniczych dotknęły nawet cudzoziemców. Twoi członkowie plemienia patrzą na ciebie, to na nymfantkę, trzymając dłonie. Dobra. Dusze budowniczych dotknęły nawet cudzoziemców. There's no way you could have known this saying. Not unless you are a Galuth on Anums, a watcher of souls. Tak, jestem widzącym. To wiele tłumaczy. Feralt's warning came before the Broken Stone War. Feralt, my ancestor on my mother's side, was Anumphoth of our tribe then. When the Estremoric farmers defiled the builders' monuments, Feralt urged the other Anumphotha to patience. But louder, angrier voices prevailed. Feralt believed that the invaders could be taught to respect the builders as we do. He also believed the builders' souls had spread to all peoples, and that we should avoid needless conflict with others. More practically, he worried that a violent response would only spur further bloodshed across the generations, and you can see where we are today. Po dwóch wojnach z Jeleniobożem jego ostrzeżenia są bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Okej, albo przynajmniej nie musicie się borykać z plagą różnorodzonych. Po dwóch wojnach z Jeleniobożem jego ostrzeżenia są bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. While Feralt's words were shrewd, they were ignored back then. Simply remembering his warning now will not undo the wars and the changes that the years have seen. There is blood on these stones, and that is all anyone remembers now. W twoim myśle pojawia się przebłysk wypolerowanego adrowego sześcianu. Na jego bokach widnieją napisy, ale niezbyt wyraźne, żeby dało się je odczytać. Nymfantka odwraca się i wypisuje, wpatruje w ziemię, gryząc ostry pazur. Przeszłości nie zmienisz, ale twoje przyszłe i obecne wybory mają znaczenie. Spoglądam na ciebie smutkiem. Tak, w tym problem. Another Estremor came through here a few days ago and, well, letting him through was a mistake. One I am eager not to repeat. The Guided Compass tribe has a reputation for being too soft with Estremorin. One that will not be improved by my failure to stop this man, who has desecrated our most sacred sites. To zapewne człowiek, którego zamierzam powstrzymać. I won't repeat a mistake in my haste to correct it. We bar twin elms from Estremorin to protect the ancient places that the builders left behind. The builders left this heritage to us to defend, but they alone had access to it. On this much, at least the six tribes agree. Okej. Podobnie widzisz kamień węgielny wypolerowany Adry, tym razem obraz jest bardziej czytelny. Na każdym boku kamienia wyryto zdanie, które znasz na pamięć. Czujesz, jak twoje usta wymawiają słowa. Podarunek od budowniczych cywilizacji dla strażników i ich dziedzictwa.
Niechaj strażnicy strzegą drzwi, zaś budowniczowie zatrzymają klucz. These were the words given to the keepers of the stone. Co oznaczają? To, że Farwald mógł mieć rację. Very well. The city is yours to explore. Tell the guard at the gate that you come to see the cornerstone with the blessing of the guided compass. If the gods have truly returned one of the builders to us, find the Delimgon of Tear Evron in Elm's Reach. If the gods have sent you here with a purpose, the Delimgon will know. Okej. Okay. Tymczasem ja tu zostanę tutaj, by ci pomóc. Chcę się dowiedzieć więcej na twój temat. Jestem anamfantką prowadzących busolą. Jak wielu anamfantów, przewodzenie mam we krwi, chociaż władza w plemieniu nie jest dziedziczona jako taka, to wierzymy, że silny przywódca potrafi przekazać swojemu dziecku lub wnukom część swojej duszy. W związku z tym anamfanci często pochodzą z jednego rodu. Oczywiście, biorąc pod uwagę wszystko, co ostatnio tutaj zaszło, zaczynam sądzić, że mój ród wygaśnie wraz ze mną. No okej, dobra. Nieważne, żegnaj. Hey there. Dobra, mam jakichś kolejnych gości, z którymi mamy porozmawiać. I wygląda na to, że już możemy... Tread carefully, się swobodnie. Jakie zasady grzeczności wyniosłeś ze swoich parszywych ziemi? Dyskutujemy o galantwańskich sprawach. Precz! Ostudź serce, Ridai. Nie zapominaj, gdzie jesteś. W domu naszych przodków, a także sześciu plemion. Wszyscy jesteśmy jednym ludem. A przodkowie mi wybaczą i mojemu bratu także, gdy zmyję hańbę z jego imienia i piętno, jakie odcisnęła na naszym plemieniu. Co się stało z twoim bratem? Mój brat Fjorm jest najznakomitszym łowcą z naszego plemienia. Wyruszył na krwawe łowy, ale z nich nie wrócił. A teraz Artun, ten kłamliwy słabeusz, twierdzi ci, że mój brat Artun należy do innego plemienia. Jest łowcą, który współzawodniczył z Fjormem podczas krwawych łowów. Artun twierdzi, że Fjorm zdecydował się na dobrowolne wygnanie, nie chcąc wracać do bliźniaczych wiązów. Na wygnaniu, w niesławie, za przegraną w krwawych łowach. Co za kłamca. Mimo, że Artun przedstawił wielkiego Stelgara jako dowód, trudno wierzyć, że Fjormowi nie udałoby się go zabić pierwszemu. Jednak nie możesz jeszcze tego ogłaszać, Ridai, przynajmniej do czasu, gdy amamfanci rozstrzygną, jak było naprawdę. Artun jest słaby, jest z niższego plemienia. Kłamie, odkryje prawdę i oczyszczę imię mojego brata. Dlaczego Artun miałby kłamać na temat twojego brata? Dlaczego? Ridai, proszę, pościągnij gniew. Artun wiele zyskuje, twierdząc, że wygrał z Fjorem, okrywając tym samym blaskiem sławy i chwały swoich pobratyńców. Niższe plemię, rozdwojone strzały. Artun nie ma historii, imienia, a teraz powraca jako bohater, podczas gdy mój brat oszukany, a może i gorzej. Jak zamierzasz oczyścić imię Fjorma? Nie mogę tutaj starczeć, gdy los mojego brata pozostaje nieznany, a nam faci muszą mnie puścić. Aby osądzić Artuna i oczyścić dobre imię naszego plemienia, nie mogą wysłuchać jedynie twojej prawdy. Przed anamfantami tylko bezstronny głos może przemówić o tym, co się stało. Masz na myśli zaangażowanie w to jego, cudzoziemcy? Słuchaj, Artun powrócił z dowodem, a po twoim bracie sług zaginął. Plemiona są podzielone, trzeba coś zdecydować. Spogląda na ciebie, a on słynie z prawdomówności. Dowiem się, co się stało z twoim bratem i jak do tego doszło. Przemawiasz w duchu galantańskich łowczych. A nam fanci zgodziliby się cię wysłuchać. Nie ma żadnego związku pomiędzy tobą i naszymi plemionami. Fjorm i Artun udali się do lasu w północnej głuszy za przełęczą staropieśni na polowanie na wielkiego Stelgera. Przeszukaj tamte tereny i wróć do nas z prawdziwą wersją wydarzeń, jeżeli będziesz mógł.
Bądź jednak ostrożny. Stelgar takiej wielkości znacznie większy niż inne tego gatunku. Zazwyczaj jest w bliskim towarzystwie dużego stada. Estamor nie oczekuje pomocy, ale zrobię wszystko, aby poznać losy mojego brata i zmyć hambę, którą Artum wprowadził na nasze plemię. Wszystko, przysięgam. Mhm. Okej, okay. Spoko. Pomożemy gościowi. Przy okazji, to właśnie w północnej głuszy, tak tutaj, znajduje się ostatnie chyba wskazówka co do Porsuka, jakby tam było. Więc zanim się tam udamy, to chyba poczekamy te 10 dni na Sagani i z nią się tam już udamy na miejsce. Przy okazji mam jeszcze tamtą jaskinię do dania, którą pominaliśmy. No i myślę, że też udam się gdzieś do Zatoki Buntu, bo tam jeszcze było kilka questów, których pominąłem. Hail, Estremor. Proszę mi swoje towary. Okej. Tak, to nie ty miałaś te pistolety. Chyba ty. Many blessings, traveler. Nie. Ty. Hail, Estremor. Nie. No dobra, też tylko ty dostałeś. Dobra. Możemy porównać sobie. Tak. Jest wyjątkowa jakość. Znakomita jakość. Cenność plus 8, obrażenia plus 30%. Obrażenia 2, obrażenia plus 30%. Obrażenia takie same. To ma dodatkowe pominięcie redukcji obrażeń, a to zamienia 20% draśnięć na trafienia. Stawa 8 na 12. Celność minus 10, przebicie osłony. To ma dezorientację na 5 sekund. Celność plus 8 na pewno byłaby fajna. Bo to nie ma żadnych ulepszeń na... To nie ma żadnych ulepszeń za jakość. Więc w sumie można by kupić. Więc myślę, że zrobię to w późniejszym momencie, jak będę pewny, że nie potrzebuję gotówki na razie. Ale okej, ale to w przyszłych odcinkach. Myślę, że w następnym odcinku zwiedzimy bliźniacze wiązy, pogadamy sobie z ludzikami, pozbieramy questy, a potem przejdę się z powrotem do Zatoki Buntu, ponieważ wiem, że na pewno tam zostawiłem parę rzeczy, które myślę, że fajnie byłoby zbadać, zanim weźmiemy dalej się za fabułę. Okej, więc dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w przyszłym odcinku. Cześć!